Pod ostatnim odcinkiem dobyliście 25 łapek w górę w 3 dni, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem jak na pierwszy odcinek tego typu na moim kanale, więc naprawdę bardzo mnie zmotywowaliście do tego, abym wrzucił ten odcinek jak najszybciej, bo naprawdę starałem się, uwierzcie mi. Ponieważ w ostatni weekend miałem, no, mogę powiedzieć, bardzo mało czasu wolnego, więc było ciężko, no ale cóż, macie w końcu ten odcinek. Tak więc hej, witajcie, ja jestem Beton, no i co, no, rozwijamy dalej Polskę i spróbuję tutaj podbić jeszcze. Miałem takie zamiary, aby razem z Węgrami właśnie podbić tu Ukrainę i nie wiem, czy stworzyć Królestwo Polskie, to może w kolejnym odcinku, jeżeli napiszecie w komentarzach oczywiście, czy byście chcieli Królestwo Polskie, czy nadal demokratyczną Polskę, tak jak jest. I jeżeli się uda, postaram się jakiś pokój z tutaj wschodem zająć. No i potem bym ruszył na Czechy i Austrię razem z Węgrami. I no jakoś będziemy rozwijać Polskę, więc ja tutaj sobie jeszcze rozwinę trochę i widzimy się po krótkim cięciu. Tak więc właśnie, jak widzicie tutaj pewnie po tym ciemniejszym kolorze, rozwinąłem sobie trochę Szczecin, Warszawę, tutaj Lublin oraz Białą Podlaską i Kraków. Niestety nie miałem zbyt dużo pieniędzy w skarbcu, bo jestem na razie takim mało rozwijającym się państwem. I no po prostu nie stać jeszcze mnie na to, żeby rozwinąć tyle prowincji, ale dobudowałem biblioteki oraz dużo warsztatów, bo dodają duży przychód, ale patrząc na rozwój tutaj na terenach Czech oraz Austrii, pomyślałem, że wraz z Węgrami zaatakujemy właśnie te tereny, bo są dobrze rozwinięte i opłaca się. Tak więc zacznę jakieś przygotowania właśnie wojskowe, porekrutuję trochę wojsk na granicy i myślę, że będziemy wtedy bardziej gotowi do ataku, ale nie mogę zapomnieć też o obronie, no bo podczas wojny, którą ja wypowiem komuś, ktoś może mi jeszcze wypowiedzieć wojnę, więc trzeba się jakoś zabezpieczyć. Dlatego pobudowałem sobie tutaj już w poprzednim odcinku w Suwałkach, w Białymstoku, w Krośnie bodajże, w Nowym Sączu i jeszcze gdzieś zamki, bo dodają, jak wspomniałem tu również, dużo jakby do obrony, ale tutaj widzę, że jeszcze muszę asymilować trochę, ponieważ ludzie się buntują czy coś takiego. Niestety nie poszło po mojej myśli, ponieważ Węgry wysłały mi przygotowania do wojny z Rumunią. No niestety muszę się zgodzić, choć bardzo żałuję, no bo muszę wspomagać Węgry, bo jak to było na moim starym koncie, to Węgry po prostu upadły przez coś takiego, że nie pomogłem im, dlatego od razu trochę wojsk muszę przenieść. Jeszcze poproszę Ukrainę o dostęp wojskowy, to wtedy będzie prościej, od razu spróbuję z handlem, wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że się zgodzi. Za złota, no powiedzmy 5000 około. Tak więc wbijamy już do Rumunii, bo minęły już 3 rundy. Niestety nie udało mi się jakoś tutaj zniwelować przychodu, bo mam na razie minus 881, ale myślę, że podczas wojny jakoś to opadnie. Tutaj już wbijamy się do środka, cyk, zdobyte. I już nam trochę spadło. Tu niestety na targu Mures mi się nie udało przebić, ponieważ mieli tam aż 5000 wojska i teraz tutaj tą prowincją na Bia Mare się obronię, tutaj wojska sobie jeszcze jakby dojdą, a zaatakuję tylko z tej strony, ponieważ chcę trochę zniwelować właśnie jeszcze bardziej ten przychód. Zobaczymy, czy się teraz uda. Tu mi się niestety nie udało obronić, ale chyba to odbiję. Tak, odbiłem. Tu się udało. Teraz zaatakujemy na całego. Zobaczymy, czy się uda. No i udało się. Tutaj również widzę, że Węgry nie mają wcale tak mało wojsk, jak mi się wydawało. I dosyć dużo terenów podbijają. Więc zobaczymy, jak to dalej pójdzie. A ja dalej tutaj sobie powysyłam wojska. Teraz trochę po mniej, bo podejrzewam, że tutaj za dużo wojsk nie będą mieli. I po prostu zobaczę, czy się uda. No i tu, tak jak myślałem, mieli bardzo mało wojsk.
A moje wojska sobie jeszcze pięknie tutaj doszły, więc teraz będę mógł lepiej zaatakować. Jeszcze tutaj poprzesyłam te wojska, tak. I tu zaatakuję. Wszystko ładnie, pięknie idzie zgodnie z moją myślą. I tak poczekamy sobie, aż zniszczymy całą Rumunię. No i tak jak mówiłem, udało nam się zniszczyć Rumunię. Tutaj wezmę sobie tereny TTT. O, dużo więcej terenów mogę zabrać. O, jak pięknie. Tutaj poproszę o te tereny aż do morza, ponieważ potem będę miał właśnie plany, aby zaatakować tu Ukrainę, potem Mołdawię i po prostu będę miał te tereny jakby już zdobyte. No i niestety, ale Rumunia tutaj została, to tam w późniejszym czasie się zaatakuje, ale ja się bardzo cieszę, bo udało mi się tutaj zyskać te tereny, tak więc będziemy musieli teraz asymilować. I tak już swoją drogą, to na wojnę jakąś nie będę się teraz jakby za szybko szykować, bo będę chciał rozwinąć te państwo tak bardziej rozwojowo i wojskowo, bo za dobrze to nie wygląda. Więc jak na razie Polska wygląda tak, no niezbyt ładnie, ale potem tu się jeszcze wyrówna, jeszcze się Czechy zaatakuje, dokończy się Słowację, może Rumunię w przyszłym czasie. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak już mówiłem, tutaj muszę sobie właśnie wojskowo trochę odbudować. Co do jakby poprzedniego filmiku też wspominając, to pewien użytkownik napisał mi, że nie rekrutuje się wojsk przy granicach, lecz ja tam się tego nie stosuję. To jest jakby moja taka taktyka. A to, że ktoś, kto ma więcej subskrypcji i daje jakby porady, no i oczywiście wiem, że on się na pewno lepiej zna, jak ma więcej doświadczenia w takiej grze, ale wydaje mi się, że w takich grach każdy powinien mieć jakieś własne strategie i taktyki. I ja taką właśnie mam, że rekrutuję wojska na granicach i jeszcze tak, przepraszam za Messengera, i jeszcze tutaj właśnie tak w środku gdzieś, w razie jakby dostawy tych wojsk, tak w cudzysłowie, aby w razie jakiegoś zaskoczenia u wroga była jakby taka dostawa. Oczywiście, jeżeli ktoś z was nie oglądał poprzedniego odcinka, to link dam w opisie. Też proponuję czytać opis, bo w takich właśnie filmikach typu, no typu odcinków, typu odcinek dzisiejszy i odcinek z Age of Civilizations 2, który był ostatnio, zamieszczam takie dłuższe treści, albo wymagają po prostu tego, muszę tam opisać parę rzeczy. A co do kolejnego odcinka, no to ze względu na to, że jakby, no wiecie, szkoła i tym podobne, mam mało jakby czasu na zajmowanie się, bo po prostu YouTube tak traktuję jako rozrywkę. No i po prostu chciałbym bardzo, aby pod tym odcinkiem było 22 łapki w górę i wtedy już wezmę się za nagrywanie kolejnego odcinka. Bo te 15 to naprawdę zrobiło na mnie wielkie wrażenie, że tak szybko wbiliście, bo 15 łapek było już, no teoretycznie w jeden dzień, no chyba jeden dzień i tam 12 czy tam 13 godzin dokładnie. Tak więc myślę, że w tym odcinku udało nam się rozwinąć państwo, chociaż troszeczkę. To jeszcze po odcinku wyrównam troszeczkę i mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Każdy, kto oglądał do końca, serdecznie dziękuję za obejrzenie do końca, jak i również szanuję oraz proszę o napisanie komentarza. 64, taka liczba, jakoś mi tak przyszło na myśl, no i w sumie nawet lubię tą liczbę, 64 i 46, ale proszę o napisanie liczby 64. Nie zapomnijcie również o zostawieniu łapki w górę, bo 22 łapki w górę i biorę się za nagrywanie kolejnego odcinka, jak i również subskrypcja z dzwoneczkiem. I w następnym odcinku pozdrawiam 5 osób, które ostatnio zasubskrybowały mój kanał. No i też nie zapomnijcie napisać jakiegoś tam pomysłu na kolejny odcinek, co mam zrobić z Polską, czy mam, które mam konkretnie tereny zaatakować. Ja tam polecam Czechy, bo są dosyć rozwinięte.
ale jeszcze, no może ktoś mi da jakąś radę, może z kimś w sojusz, co mam zrobić ogólnie, napiszcie, to będę brał pod uwagę. A teraz was żegnam, bardzo serdecznie, piona.